Sztab Wojsk Czerwonej Gwiazdy w południowej Rosji był bazą wykutą w litej skale. Rosyjskim Czejen. Placówka istniała od lat 80. od czasów zimnej wojny i była ciągle modernizowana. Wywiad donosił, że na miejscu znajdował się pocisk balistyczny z głowicą nuklearną, zdolny do osiągnięcia celów na terenie koalicji. Rosjanie zdążyli już udowodnić, że mają jaja, by go wykorzystać. Wojska Czerwonej Gwiazdy przeprowadziły też kontratak w Kazachstanie i ruszyły z ofensywą na Europę Wschodnią, opanowując część basenu Morza Bałtyckiego i Ukrainę. Podobno rozkazy płynęły z owej bazy i to od samego rosyjskiego szefa sił zbrojnych. Najwyraźniej bezdomne psy bardzo chciały go poznać, ponieważ przygotowały iście piekielną imprezę powitalną. Nadlatuje! Niewiarygodne. Myślałem, że takie fortece od lat nie istnieją. A to tylko zewnętrzna część. Tak jest, sir. Rozumiem. Ale będą potrzebne jeszcze 2-3 tury nalotów. Tym razem z wysokiego pułapu. Ledwie zarysowaliśmy im. Nic z tego. Będziecie mieli pod górkę. Tak jest. Trzymajcie się, sierżancie. Oczywiście, sir. W środku kryje się rakieta balistyczna z ogromną głowicą nuklearną. Musimy wejść do środka i ją zniszczyć. Do czołgów! Sztab za chwilę prześle nam szczegóły misji. Witamy w Centrum Dowodzenia Czerwonej Gwiazdy na południową Rosję. Pamiętacie generała Wotypkowa? Tego, który w Kazachstanie zrzucił wam atomówkę na głowy? Zabunkrował się w starej radzieckiej bazie, którą macie przed sobą. Przede wszystkim zniszczcie wrogie czołgi, a następnie przerwijcie linię obrony bazy i wtargnijcie do środka. Zabezpieczcie głowicę nuklearną, zanim zdąży ją wystrzelić. Dowództwo, spróbujemy zapewnić sobie przewagę powietrzną. Do helikopterów! Przyjąłem. Do dyspozycji macie również opancerzone pojazdy szturmowe. Przystąpić do natarcia.
Wszędzie czekają zasadzki czerwonych! Wieżyczka zabezpieczona. Ruszajcie na drugą wieżyczkę. Musimy ją zająć, zanim wejdziemy do bazy. Uważajcie na wieżyczki! Zniszczenie punktu dowodzenia mocno osłabi ich możliwości obrony. Zajęliście dolne poziomy fortecy. Jednak zanim wkroczycie do bazy, musicie zająć się jeszcze kilkoma celami na zewnątrz. Dowództwo, zajęliśmy centrum operacyjne. Centrum operacyjne czerwonych zabezpieczone. Mamy
Fajerwerki, moje ulubione! Zasadzka! Dowództwo, zdobyliśmy urządzenia łącznościowe. Potwierdzam, łączność satelitarna siadła. Nie mają żadnego kontaktu ze światem zewnętrznym. Światło! Dowództwo, wyłączyliśmy elektrownię. Potwierdzam, elektrownia nie działa. Dobra robota. Okay.
garaż? Garaż zabezpieczony. Już im się nie przyda, nigdzie się nie wybierają. Dobra robota, bezdomne psy. Zabezpieczyliśmy teren wokół fortecy. Zbierzcie siły, bo prawdziwa bitwa rozegra się w podziemiach. Wejście jest silnie bronione. Wykorzystajcie sondy i pozostały specjalistyczny sprzęt. Będziecie mieli rój szerszeni na karku. A gdybyście spotkali Wotypkowa, to wiecie, co robić. Nie było łatwo, ale zajęliśmy wejście. Przyjąłem. Psy, wchodzić do środka. Następnym posunięciem będzie zniszczenie wszystkich generatorów zasilania na górnym poziomie. Sądzimy, że są dwa. Uważajcie, baza jest bardzo silnie chroniona. Cholera, mają tam czołg! Ta 105 kosi nas jak zboże! Do diabła z nimi! Naprzód, psy! Na czołg! Cholerne działka strażnicze! Niech ktoś ciśnie gruchę na ten pomost i zdejmie je!
Podłożyć mi ładunki pod generator, widziałem! Tak jest! Dowództwo, generator z głowy. Doskonale. W niektórych częściach bazy brakuje już zasilania. Wskazują, że generator nie działa. Dobra robota. Słuchajcie, bo to ważne. Na niższym poziomie czekają was dwa cele. Sterownia i magazyn danych. Musicie zająć oba, żeby zneutralizować rakietę. Trzeba znaleźć drogę na dół. Zasadzka! Obłożyć ogniem, soki synów! Im się nie śpieszyło! Jasna cholera! To miejsce wygląda jak baza czarnego charakteru z Bonda! Wpisaliśmy się do systemu Czerwonej Gwiazdy. Próbujemy przechwycić kody startowe. Przyjąłem. Śmieszcie się.
Straż Czerwonej Gwiazdy! Najlepsi z najlepszych! No to nie podujcie! Zbudowali to na wypadek III wojny światowej. Widać, mieli niezłego nosa. Dotarliśmy do magazynu danych. Próbujemy przechwycić kody. Przyjąłem. Z Bogiem, żołnierzu. Bezdomne psy. Wprowadzone kody nie zadziałały. Musieli zablokować procedurę startu. Musicie dostać się do silosu i stamtąd zneutralizować rakietę. Nie zostało dużo czasu. Śpieszcie się. No, czerwone suczki, szukanie jakiego Botypkowa. To któraś z was? Dowództwo Botypkowa tu nie ma. Musi gdzieś tam być. Miejcie oczy otwarte. Uwaga, wszystkie jednostki naziemne. Rosną odczyty promieniowania. Musicie się natychmiast dostać do silosu na końcu korytarza i zabezpieczyć głowicę. Możesz! O, w dupę! Nie podoba mi się to! Widzę pocisk przez wasze kamery czołowe. To SS-18, ładunek 20 megaton. To 1300 razy więcej niż zrzuciliśmy na Hiroshimę. Odpala! Rakieta odpala! Mamy górę kilka minut! Ziemne, to może być zasadzka! Wszyscy żołnierze poza silotem wycofać się! To rozkaz! Skrypt, uciekaj stamtąd! Nic z tego, sierżancie! Zajmę się tą cholerą! Ewakuujcie ludzi, ser! Sierżancie, róbcie jak mówi! Kapralu Skrips! Na górnym poziomie jest terminal do ręcznego sterowania procedurą startową. Musicie się do niego dostać i przerwać start!
Dowództwo, potwierdzam, że Wotypkow nie żyje, sam się zastrzelił. Dowództwo, próbowałem przerwać procedurę startu, ale nic z tego nie wyszło. Zamknę bramę Sirosu, ewakuujcie ludzi! Bezdomne psy, kapral Scripps zamyka wrota Sirosu, ale rakieta i tak wystartuje. Uciekajcie stamtąd, to rozkaz! Sekcja druga, macie rozkaz natychmiastowej ewakuacji. Przyślemy wam śmigłowiec. Odmawiam się! Zamknęliśmy wrota! Zabierajcie się stamtąd! Natychmiast! Co takiego? To był zaszczyt móc z wami służyć. Przekażcie bezdomnym sam... Jest bezdomnym psem. Zawsze był... Zawsze będzie.